Minimalizm. Pewnie nie pierwszy raz słyszysz to słowo. Przez kilka lat nabrało na popularności ze względu na kolejny trend mody zbliżający się do naszych głów, jak i zwiększającą się zbiorową mądrość społeczeństwa, które nagle zaczęło nabierać oleju w głowie, zadając sobie ważne pytania. Po co tu jesteśmy? Co tutaj robimy? I najważniejsze, jak dobrze przeżyć to życie, nie będąc jednocześnie żałośnie nieszczęśliwym. I o ile nie jesteś zatwardziałym bezdomnym heroinistą, i nie, nie mam nic przeciwko bezdomnym heroinistom, to najprawdopodobniej masz dość wygodne życie. Mieszkanie, prąd i co najważniejsze, dostęp do internetu. Dziś przyjrzymy się jednej z najważniejszych idei, która ma znaczący wpływ na jakość naszego życia. Minimalizmowi. Jak możemy go wykorzystać do tego, aby podnieść jakość naszego życia? To jest naprawdę zaskakujący temat dla mnie osobiście, bo uważam, że wiele osób nawet się nad tym tematem nie zastanawia, nie rozwodzi zbyt wiele. Minimalizm. Ile tak naprawdę każdy z nas potrzebuje do tego, żeby żyć i funkcjonować? Potrzebujemy dach nad głową, jedzenie, schronienie, bliską nam osobę, może jakiś dostęp do technologii, może jakiś, bo kilkaset lat temu jeszcze ludziom nawet się nie śniło o tym, że będziemy patrzeć się w prostokątne pudełka i będziemy oglądać nasze twarze, które będą się ze sobą komunikować. Dzisiaj bierzemy to już raczej za pewnik, telefony, komputery, aparaty, wszystko w zasięgu naszych rąk. Nie ma tutaj żadnych problemów, zastrzeżeń, jest to coś dla nas normalnego. I tak zastanawiałem się nad tym, jaki ważny temat chciałbym poruszyć w kolejnym odcinku i pomyślałem, że to jest właśnie ten temat. To jest temat, który dzisiaj powinien być dosyć ważny dla nas, ponieważ żyjemy w erze ciągłego bombardowania informacjami. Wchodzimy do internetu, Facebook, YouTube, Instagram, wszystkie portale społecznościowe, masa reklam, masa informacji, masę bombardowania różnymi hasłami, różnymi nagłówkami stymulującymi nas mega emocjonalnie. Człowiek to już nawet nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, w co kliknąć, tylko już jego mechanizmy zaczynają się odpalać niczym u małpy, która próbuje sięgnąć banana, żeby go skonsumować i poczuć się fajnie. Dla mnie osobiście jest to temat, którym się przejmuję i którym się często, nie chcę powiedzieć martwię, ale no uważam, że to jest coś ważnego. Szczególnie jeżeli widzę młode dzieciaki, które trzymają telefony i całymi dniami scrollują w internecie. Albo widzę, jak często ludziom zdarza się kupować rzeczy, których tak na dobrą sprawę nie potrzebują. Jak wiele rzeczy później pałęta się gdzieś po mieszkaniach i potem są wyrzucane. Doskonale pamiętam moment mojej przeprowadzki, ale też wiele historii ludzi usłyszałem, że podczas przeprowadzki nagle okazuje się, ile rzeczy się zgromadziło na przestrzeni wielu lat. Rzeczy, których często człowiek nawet nie używa i już zapomniał, po co w ogóle kupił. I to samo dotyczy się wszystkich tematów samorozwojowych. Jeżeli gromadzimy tyle wiedzy przez tyle lat i oglądamy tyle tych filmów rozwojowych, czy tam szukamy tych informacji na temat duchowości, jakichś przemyślnych koncepcji, one oczywiście są przydatne, do czegoś nam służą, mogą nam pomóc, ale jeżeli ciągle to zbieramy, ciągle to kumulujemy, to gdzie to w ogóle składować i kiedy będziemy mieli czas na to, żeby w ogóle się nad tym zastanowić, czy to przyswoić? I w ogóle kiedy znajdziemy czas na to, żeby usiąść, pomyśleć, pokontemplować, czy sobie w ogóle pobyć? To są takie tematy, nad którymi wiele osób się nie zastanawia, no bo w sumie, jakby nie patrzeć, każdy człowiek ma jakieś tam marzenia, pragnienia, potrzeby materialne, pieniądze, sukces, jakieś inne rzeczy, które nas jarają. I w zasadzie każdy już ma jakąś tam ścieżkę życia uturowaną i realizuje jakieś tam swoje projekty czy zadania. Dopóki nie uświadomimy sobie, że albo jesteśmy zmęczeni, albo jesteśmy wypaleni, albo jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy, albo brakuje nam czasu i przestrzeni na to, żeby usiąść samemu ze sobą i po prostu nic nie robić. Jeżeli siadasz samemu ze sobą i nie potrafisz nic nie robić, czujesz niepokój,
czy taki przymus, żeby działać, czy nadążyć za światem, no to już powinno cię to zastanawiać nad tym, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak. No bo jeżeli każdy z nas czuje jakiś tam wewnętrzny opór, czy tam stres, i jest on globalny i dotyczy nas wszystkich, to dopóki każdy z nas osobno się nad tym nie będzie zastanawiał, no to ciężko w ogóle coś zmienić. I tutaj oczy mi otworzył film dokumentalny Matta Davelli pod tytułem Minimalizm i w ogóle zainteresowanie się minimalizmem samym w sobie. Wcześniej tego tak nie rozumiałem, rozumiałem. No mam jeszcze to szczęście, że zainteresowałem się tym tematem w wieku studenckim, miałem 22 lata, 23 lata, więc nie zdążyłem nagromadzić się w życiu zbyt wielu rzeczy. Wiem, że część z was ma już domy i rodziny i wszystko pozakładane, więc pewnie macie zdecydowanie wiele więcej rzeczy na głowie niż ja. Ja to przyjeżdżałem tutaj do Krakowa, spakowałem się do Mitsubishi i przejechałem tutaj na dwa razy, przywożąc wszystko. A i tak zastanawiałem się, czy na przykład siłownia jest mi potrzebna, czy częściuchów jest mi potrzebnych, czy chcę przywieźć tutaj swoje własne książki, bo też trochę ich zgromadziłem. No i doszedłem do wniosku, że jakiś taki podstawowy poziom tych rzeczy chcę mieć, że to nie jest tak do końca, że ja chcę się wszystkiego pozbywać. Bo w minimalizmie nie tyle chodzi o to, żeby się pozbywać wszystkiego, ale jest takie nastawienie, które polega na intencjonalności, czyli na świadomym wyborze tego, co jest dla nas ważne i czego potrzebujemy, oraz esencjonalności, czyli doboru rzeczy, które są nam fundamentalnie potrzebne do naszego funkcjonowania. Jeżeli mamy już rękawiczki, to po co nam kolejna para rękawiczek? Jeżeli mamy już jakąś czapkę, to po co nam kolejna, tak? Jeżeli mamy telefon, jesteśmy z niego zadowoleni, to po co nam kolejny? Nawet jeżeli nowy model oferuje jakieś tam nowe dodatkowe funkcje, ale czy tak naprawdę go potrzebujemy? Czy potrzebujemy innych rzeczy, które tam reklamy bombardują nasze oczy informacją, że czegoś nam brakuje? Bo większość działań marketingowych jest skupionych na tym, żeby przekonać cię do tego, że czegoś ci brakuje, żeby ci coś sprzedać, żeby ci coś dać, albo cię emocjonalnie striggerować, jak na taki hack, żebyś coś kliknął, żebyś coś zobaczył, żebyś coś kupił. Wiecie, ja celowo zrezygnowałem praktycznie z clickbaitu u mnie na kanale. Staram się dobierać tytuły filmów, żeby były adekwatne do zawartości filmów. I ja wiem, że to nieraz jest trudne, bo strasznie to kusi człowieka, żeby wybierać taki tytuł, żeby nie był w ogóle spójny z treścią, ale raczej emocjonalnie zakotwiczyć ludzi. Ja uważam, że to są złe działania i nie chciałbym iść w tym kierunku złe, ponieważ kaleczą nasze umysły i zamieniają nas w kompulsywne małpy, które nie myślą. Klikamy, ale nie myślimy. I z tego powodu no, strasznie tego nie trawię i mam okropny problem z tym. To jest moja osobista kwestia. Nawet jeżeli wcześniej zdarzało mi się robić clickbaitowe tytuły, to osobiście uważam, że to nie jest zdrowe psychicznie dla nas. Jeżeli wiem, że to spełnia jakąś tam funkcję, tak? Bo dzięki temu można mieć więcej wyświetleń, można przekazać komuś jakąś ważną, wzniosłą ideę, można się czymś zajarać, coś pokazać światu, ale dla naszego zdrowia psychicznego nie jest to koniecznie dobre. I wiem, że może po części na tym traci mój kanał, bo staram się być bardziej tutaj prawdziwy i szczery, a niekoniecznie wam coś wciskać na siłę, nawet jeżeli stworzyłem kilka swoich kursów, czy mam do zaoferowania jakieś swoje produkty, to nie staram się ich wciskać na siłę, raczej traktować to jako coś, co chcę wam zaproponować, a nie żeby to stanowiło cel sam w sobie, bo lubię YouTube'a i lubię tworzenie dla samej twórczości, a to, że na czymś trzeba zarabiać pieniądze, żeby przetrwać, tak, to jest dla mnie kwestia trochę drugorzędna. Chociaż może powinna być pierwszorzędna, nie wiem. I dzielę się z wami swoimi przemyśleniami, bo uważam, że to jest ważne. I mam dla was takie pytanie do refleksji. Ile tak naprawdę potrzebujecie mieć w życiu rzeczy, żeby móc normalnie funkcjonować? Czego tak naprawdę wam potrzeba? Jakie jest wasze minimum z minimum? Jaka jest wasza podstawa funkcjonowania? Ile tak naprawdę potrzebujecie? Nie wiem, rzeczy, ciuchów, jedzenia, pieniędzy, metrów kwadratowych waszego mieszkania, tego, czego wam potrzeba. Powiem wam szczerze, że minimalistyczne życie jest mega wygodne. To jest tak mega wygodne życie, że to się w głowie nie mieści. Masz mniej rzeczy,
mniej musisz sprzątać, mniej musisz się martwić, mniej musisz zarabiać kasy, żeby móc to wszystko utrzymać. No, szczęście samo w sobie. Jeszcze jak masz fajną przestrzeń, z której jesteś zadowolony i masz naprawdę dużo więcej czasu dla siebie, na robienie swoich własnych pasji, swoich zajawek, na dbanie o siebie, na dbanie o relacje z ludźmi, na samonaukę, samopomoc, samoedukację. To jest to naprawdę mega, 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 mega fun. Ja polecam taki styl życia, bo jest piękny, jest cudowny, naprawdę. Ja wiem, że trzeba tutaj troszeczkę wprowadzić pracy czy działań, żeby móc sobie na taki styl życia pozwolić, bo może wasza praca jest wymagająca, może wracacie po pracy, jesteście przemęczeni, może macie jakieś ambitne cele czy plany do zrealizowania. Nie zmuszajcie się wtedy do minimalizmu, raczej starajcie się utrzymać swoje własne tory i realizować to, co czujecie. Natomiast traktujcie to jako taką zasadę, jaką taką inspirację, może pewien sposób życia, który może pomóc wam zreflektować nad tym, czego wam w życiu potrzeba i jak chcecie żyć. Tak o, żeby mieć więcej czasu i energii na to, żeby kultywować wasze wewnętrzne bycie. Takie inspirujące wideo na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem zredukować co nieco waszego stresu czy napięcia, bo jeżeli zastosowalibyście się do tej idei, to na pewno bylibyście dużo spokojniejsi. Stawcie dla mnie łapy w górę, stawcie swoje przemyślunki, stawcie swoje komentarze. Z miłą chęcią przeczytam i zobaczę, co tam siedzi w waszych głowach. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są linki. Chcecie ze mną pogadać, przyjść na konsultację, to zapraszam. Jeżeli chcecie skorzystać z któryś moich kursów, to również na dole możecie znaleźć odnośniki i widzimy się w kolejnym nagraniu. A niebawem pojawi się nowy kurs motywacji, także wyczekujcie, dam wam znać. Do zobaczyska następnym razem. Miłego Ela. Buźka.